W poprzednim filmie zaczęliśmy mówić o sprawności, czyli inaczej jakby wydajności silnika cieplnego, że jest to stosunek pracy, jaką możemy uzyskać z takiego silnika do ciepła, jakie ten silnik pobiera, żeby móc pracować. Tak? Tutaj mamy wzór na to taki wynikający z definicji. Dalej przekształciliśmy to sobie z pierwszej zasady termodynamiki i wyszło nam, że dla dowolnego silnika sprawność wyraża się takim wzorem, że jest to jeden minus stosunek ciepła oddanego przez silnik, bo tutaj silnik trochę ciepła pobiera pobiera, a trochę mniej oddaje i trochę pracy wykonuje. Tak, no i pobiera ciepło, żeby pracować. I stosunek tego ciepła oddanego do pobranego to jeden minus ten stosunek. To jest właśnie dla dowolnego silnika cieplnego jego sprawność. A następnie sobie to policzyliśmy, ile ona wynosi dla silnika Carnota. Wyszło nam coś bardzo prostego, że jest to 1 minus stosunek temperatur rezerwuaru chłodnego do rezerwuaru gorącego. Czyli jak rezerwuar chłodny jest bardzo zimny, a rezerwuar gorący jest bardzo gorący, jest duża różnica między tymi temperaturami. To wtedy ten stosunek jest mały i mamy jeden minus coś małego, czyli mamy coś bliskiego jedynki. A jeśli te temperatury są podobne, to tutaj mamy coś mniejszego niż jeden, bo zawsze rezerwuar chłodny musi być chłodniejszy z definicji od rezerwuaru gorącego, ale w każdym razie mamy coś niewiele mniejszego od jedynki i ta sprawność nam wyjdzie bardzo mała, ale w każdym razie okazuje się i po kolei sobie to stopniowo będziemy udowadniać, że nie da się lepiej dla dwóch danych temperatur rezerwuaru chłodnego i gorącego po prostu nie da się uzyskać. Sprawności lepszej niż ta. I kolejnym krokiem do pokazania sobie tego będzie spojrzenie na odwrócony cykl Karnota. Czyli jak sobie przypomnimy, że nasz cykl Karnota do tej pory, o którym mówiliśmy, taki standardowy, to co to było? To było tak, startowaliśmy od jakiegoś stanu i najpierw izotermicznie rozprężaliśmy, na to następnie adiabatycznie, czyli bez wpływającego ciepła rozprężaliśmy, następnie sprężaliśmy Izotermicznie, tak? Tutaj jest temperatura 1 stała, tutaj temperatura 2 stała. Sprężaliśmy izotermicznie, a następnie sprężaliśmy adiabatycznie. To równie dobrze, możemy ten cykl przejść w odwrotnym kierunku. Czyli zacząć tutaj. Zaczynamy od adiabatycznego rozprężania, tak? Odwrócony cykl karnota. Jak on wygląda? Powiedzmy, zachowajmy to oznaczenie punktów ze zwykłego cyklu karnota, może tak nam będzie łatwiej. I pierwsza faza to jest adiabatyczne rozprężanie. Silnika nie oddaje, nie, nie pobiera ciepła w tym czasie. Następnie mamy izotermiczne rozprężanie w temperaturze T2, czyli w temperaturze rezerwuaru chłodnego. Czyli ciepło z rezerwuaru chłodnego jest pobierany, tak? Czyli przypominamy sobie jest to to, o czym mówiłam w poprzednim filmie, że mamy tak, nasz silnik pobiera z rezerwuaru chłodnego. Zachowajmy to oznaczenie, że jest to Q2. Wykonujemy nad nim pracę. Zaraz zobaczymy, że wykonujemy nad nim pracę i jakieś ciepło jest oddawane do rezerwuaru gorącego, czyli jest na odwrót niż w tym cyklu karnota, który znamy, ale Powiedzmy, mówmy to sobie krok po kroku, więc tak, izotermiczne rozprężanie, temperatura T2. Następnie mamy zaczynamy sprężanie, czyli tutaj w tej fazie, tu gdzie mamy sprężanie, tutaj i tutaj tym jest wykonywana praca, to jest oto, czyli tutaj gdzie to pole, oto, gdzie to silnik wykonuje pracę, jest mniejsze niż pole. Powierzchni, o tutaj, gdzie to nad silnikiem jest wykonywana praca. Czyli ostatecznie sumaryczna praca była wykonana nad silnikiem, a nie przez silnik. Zaraz to zobaczymy. Ale tutaj ta faza to jest adiabatyczne sprężanie, czyli znowu ciepło pobrane lub oddane wynosi zero. I na koniec ostatnia faza to jest tutaj izotermiczne sprężanie w temperaturze. T1, rezerwuaru gorącego. Dobrze, i jeszcze teraz ważna jest uwaga na temat tego, że cykl karnota jest w ogóle odwracalny, że się go da odwrócić. Czyli jak mogliśmy chodzić, wykonywać te wszystkie operacje w tym kierunku i wracaliśmy do punktu startu, to możemy również to zrobić w przeciwnym kierunku, bo jak sobie być może przypominasz nasz film. Dotyczący w ogóle odwracalności cyklu, tak, gdzie zastanawialiśmy się nad takim bardzo prostym cyklem, że po tej samej drodze idziemy tam i z powrotem, to mówiliśmy, że żeby cykl był odwracalny, to musi, to przemiany mające tutaj miejsce muszą być kwazistatyczne, czyli muszą się odbywać na tyle powoli, że jak jesteśmy w jakimś makrostanie, to zmieniamy go powiedzmy tu na schemacie. Na wykresie ciśnienia od objętości odchodzimy minimalnie od niego, bardzo malutko, czyli w tym wypadku, jak tutaj mieliśmy ten tłok, gaz i kamyczki, czy na ziarenka piasku, to odejmujemy i dodajemy po bardzo maleńkiej porcji tutaj tych, tego ciężaru. Pojedyncze ziarenka piasku zabieramy albo przynosimy, żeby ta zmiana. Nie była taka skokowa, tylko był ten nowy makrostan, który ma się ustalić, był jakoś bardzo blisko, żebyśmy bardzo szybko tutaj dochodzili do stanu równowagi termodynamicznej, mieli ustalone nowe makroskopowe wartości parametrów termodynamicznych, tak? Żebyśmy cały czas się poruszali w pobliżu stanów równowagi termodynamicznej, czyli inaczej, zamiast rysować w ten sposób, że doszliśmy tutaj do jakiegoś tam, zrobiliśmy jakąś przemianę, potem czekaliśmy, aż tutaj były chaotyczne jakieś. Przemiany zachodziły, dopiero po jakimś czasie dostaliśmy nowy makrostan. Potem znowu zrobiliśmy tak skokowo, tylko po prostu bardzo drobne zmiany wprowadzaliśmy w taki sposób, że de facto możemy na tych wykresach ciśnienia od objętości rysować takie ciągłe linie, mówiące o tym, jakbyśmy cały czas byli w pobliżu, cały czas byli w stanie równowagi termodynamicznej. Co chwila w nowym stanie, ale jednak równowagi termodynamicznej. To był jeden wymóg, żeby ta quasi statyczność, a druga była taka, żeby tutaj nie było tarcia, bo właśnie o tym. Mówiliśmy w tym naszym filmie takim dosyć szczegółowym, mówiącym o problemie odwracalności, że o to właśnie chodzi tutaj w przypadku cyklu karnota, żeby móc go odwrócić. To ten nasz tłok poruszający się w cylindrze musi się poruszać bez tarcia. Każdy inżynier nam powie, że to jest w praktyce niemożliwe, tak w ideal, idealnie bez tarcia mieć poruszający się tłok, natomiast można się możliwie jak najlepiej do tego stanu zbliżyć i tego się trzymajmy. Zresztą rozważamy tutaj teoretycznie taką sytuację idealną, a nie zajmujemy się praktyczną konstrukcją silnika. I tak jak mówiłam, taki cykl, cykl niby karnota, ale obchodzony w przeciwnym kierunku działa jak lodówka. Czyli najpierw troszkę się rozpręża adiabatycznie, nie pobierając ciepła, następnie rozpręża się bardziej, pobierając ciepło z naszego chłodnego rezerwuaru i to jest główne działanie lodówki, a na, następnie, żeby wrócić do stanu początkowego, trzeba go, z, ktoś z zewnątrz musi go... Sprężyć najpierw adiabatycznie, a następnie izotermicznie w temperaturze rezerwuaru gorącego. Tak to działa, dokładnie według tego schematu, że ciepło jest zabierane z ośrodka, z rezerwuaru chłodnego i przy pewnym nakładzie pracy oddawane do ośrodka do rezerwuaru gorącego. I tutaj, akurat, sprawność lodówki, czy też chłodziarki, może lepiej to nazwijmy chłodziarki, będzie inna, no bo tak, kosztem. Co jest kosztem tutaj pracy tej chłodziarki? No kosztem jest praca, którą wkładamy, natomiast zyskiem naszym jest to ciepło zabrane z rezerwuaru chłodnego, bo nam chodzi o to, żeby chłodzić, prawda? Więc sprawność chłodziarki będzie się wyrażała innym wzorem niż, będzie w ogóle koncepcyjnie trochę czymś innym niż sprawność silnika, bo co innego jest naszym kosztem, a co innego jest naszym celem. No, i teraz, ponieważ tutaj obchodzimy dokładnie ten sam cykl, to wartości bezwzględne i ciepło i prac na poszczególnych odcinkach są takie same, jak sobie liczyliśmy już wcześniej w przypadku normalnego cyklu Karnota, i może po powstać pytanie, bo tutaj mamy wartość bezwzględną, no to, to ciepło numer 2 jest mniejsze niż, niż ciepło numer 1 co do wartości bezwzględnej, ale pobrane też w mniejszej temperaturze niż niż to ciepło. I gdyby ktoś zapytał, czy to przypadkiem nie przeczy drugiej zasadzie termodynamiki, no to również mówiliśmy o tym niejednokrotnie. Znaczy, czy nie uzyskamy po prostu ujemnego, ujemnej zmiany entropii tutaj. No otóż nie, bo włożona zostanie praca i w całym cyklu, jak obejdziemy, to zmiana entropii będzie wynosiła zero, no bo, no bo entropia jest funkcją makrostanu, a powrócimy do tego samego makrostanu. Także tutaj absolutnie druga zasada termodynamiki nie zostanie złamana właśnie dzięki temu, że dodatkowo jest wykonywana praca nad układem. I to nam gwarantuje, że zmiana entropii wyniesie zero. I teraz jeszcze jedna ważna uwaga, która nam będzie potrzebna do, w dalszych naszych rozważaniach, to to, że zarówno taki silnik karnota, jak i w tym wypadku taką lodówkę, taką chłodziarkę, możemy skalować. To znaczy, jeśli sobie narysujemy tutaj ten rezerwuar, załóżmy chłodny, tutaj gorący, i tutaj mamy ten silnik czy lodówkę, i tak, i pobieramy ciepło Q2, z zewnątrz wykonujemy pracę W i oddajemy... Ciepło ku jeden, możemy obok postawić drugi taki sam, dokładnie tak samo pracujący, i tak dalej, możemy sobie wiele takich ustawić, albo możemy to zamienić jednym, będzie równoważne takiemu czemuś, jakbyśmy mieli jakiś taki jakby większy, który pobiera jakieś tam n razy, jakąś n-krotność tego Q1, wykonuje pracę n razy większą i oddaje również n razy większe, oj pomyliłam tutaj, tu powinny być Q2, oczywiście, a tutaj Q1. Czyli w ten sposób to się skaluje. Dlaczego to się skaluje? No bo to taka przeskalowana chłodziarka, karnota, która nam pobiera n-krotność tego ciepła Q2, kosztem tej pracy również n razy zwiększonej, n razy W i oddaje n-krotność tego ciepła Q1. Coś takiego jest równoważne temu, jakbyśmy ileś takich chłodziarek ustawili koło siebie i kazali im jednocześnie pracować. Dlatego właśnie coś takiego, taka chłodziarka się skaluje. Zresztą dokładnie to samo się tyczy silnika, który będzie tu pobierał, tutaj oddawał i wykonywał pracę. Na tym zakończymy i słyszymy się w kolejnym filmie.